Siemanko Mugole, z tej strony Adam i witam was ponownie w grze Hogwarts Legacy, czyli Dziedzictwo Hogwartu. I dalej bawimy się w nasze misje poboczne. Dzisiaj kolejna z takich misji, a mianowicie mamy właśnie tutaj z nią porozmawiać, Alti. Więc co tutaj, tylko wejdziemy sobie w dziennik. Misje. Nocny złodziej, to było, nie, to było z następnym. Dobra, to było tu. Ważna zagadka. Jakieś to rzet im chyba nie wyszło. No dobra, podczas wizyty w Ireland pewna kobieta wspominała o czymś fascynującym. Może z nią porozmawiam. No to teraz z nią porozmawiam. Nagroda uchwyt do różdżek będzie. A jeszcze przy okazji mamy coś tu w inwentarzu znalazłem. No to będzie zaraz na sprzedaż. Szybciutko. Te kolekcje. Też coś tutaj jest. Powiecie, a trolla załatwiłem, no fakt, trolla załatwiłem i stąd pewnie się pojawiło jakiś inny ten troll, trolejbus. Trolniątko. O, jeszcze coś takiego mieliśmy. Statyw żabiego chóru, no, no i pięknie, dobra. No i wyzwania, co nam się udało odblokować, eksploracja, no tak. Tutaj stół astronomiczny też znaleźliśmy kolejny, więc odbieramy naszą nagrodę. Więc jeszcze wrócimy sobie szybko do kolekcji. Dobra, co my tutaj mamy? Szalik rozmarzonego jasnowidza. Uhuhu. Dobra, porozmawiajmy z nią, co ona od nas chce. Siema. Excuse me, madam. Madam. Yes, indeed. Talking to myself again, I find myself to be quite the engaging conversationalist since my husband passed. Madam Althea Twiddle, pleased to meet you. Nice to meet you too, Madam Twiddle. You know, you might be interested in this. You young people love this sort of thing. My husband often ruminated on the mysterious statue just outside our hamlet. Some sort of archaic puzzle involving vases, he would insist. I stumbled upon it today when I had a burst of energy and extended my morning constitutional a bit longer than usual. Okay, lubię łamigłówki. An archaic puzzle. Sounds fascinating. You see, I suspected you'd be interested, and wait till I tell you about the rumors surrounding this particular puzzle. My husband Greville insisted that solving the puzzle would reveal a magical challenge of sorts. The man was intrigued by everything. He was about to try and solve it himself when... Perhaps you could take a look. I'd be rather interested to hear what, if anything, you find. No pewnie, zobaczę, co da się zrobić. Gdzie jest posąg? Where can I find this statue? It's not far from Irondale. It's down by the shore, near those old ruins. You can't miss it. No okej. Okay. If I happen to see it, I'll have a look. Ah, the spirit of youth. I do hope you'll be able to solve the puzzle. If not for me, then in Greville's memory. Okej. No pomożemy jej, prawda? Daleko to nie jest. No już, poszukamy tej jej statuły. Może przy okazji znowu kogoś tutaj spotkamy, będzie trzeba powalczyć, może tak jak ostatnio. No już dolatujemy. Tak, to gdzieś tutaj. No okej. Aha, czyli muszę tutaj popatrzeć na te wazy. No, z tej wazy już nic nie zostało. No właśnie, próbuję. Kurde, ile tych waz tu jest. Ja pierniczę, sami zobaczcie. No traf jeszcze. No nie udaje ci się. Jeszcze tam jest jedna.
should only be a few more vases. No, też mi się tak wydaje. Jeszcze tylko parę, no ale trzeba je pierw wszystkie znaleźć. Tutaj jest ten posąg, ale dobra. Na razie jeszcze się rozejrzyjmy. Tu coś jest. A, to jest waza, tylko że ona leży w środku. Dobra, to mam. Wihi, namiotłe. Lądowanie. Jeszcze jedna. A, tutaj stoi, proszę. No. I should tell Madame Twiddle about what happened. I co, i to wszystko? A co to jest arena walk? Rozpocznij. No dobra, jeszcze zanim pójdziemy, to rozpoczniemy sobie jakąś tutaj bitwę, co? O kurcze. Ach, arena walk. Gotowości. Fala pierwsza. Ocie, panie. Tobie się coś nie pomyliło, chłopcze? Dobra, bo już więcej nie mam. Dostał. Spokojnie, nie chcę też wszystkiego, bo to jest dopiero pierwsze starcie. O kurde, oberwałem. No, jeszcze trzeba trafić w gościa. Confringo. Dalej. Hampton to sobie może rzucać, chłopcze. Bombarda na niego nie działa. Dobrze, załatwiony. Pierwsza fala za nami. Jeden na jednego. Uwaga, druga fala. Wilki to nie ma problemu. Może ich tu trochę za dużo. Kurde ty. Dobra, tego załatwiłem. Tego też już prawie mam. Fala ukończona, 7 z 7. Fala trzecia. Pająki. O, i jeszcze te są. Tych to się nie spodziewałem. Aha, Protego. I jeszcze są. Tu nie mogę wskoczyć. Tego załatwię w takim razie, że mnie nie denerwował. Pierwszy z 6 załatwionych. No. I chłopie. Aj kurde, ten mnie tu. Kurde, ten pająk to się jakoś uparł tutaj na mnie. Dobra.
Aż ty! Kurde! No, muszę jak najszybciej się stąd, kurde, dopiero mam dwóch załatwionych. Dobra, trzeci. Dobra, powinien być następny załatwiony. Dobrze. Biegaj, biegaj, chłopie. Czterech. Kurde. Pięciu. No uciekaj, chłopie. No, ale na farcie teraz idę. Dobra, ty giń, gnido. Ty zapomnij. No dalej, wykończ, gnida. Dobra, giń. Dobra, ten zginął. Teraz jeszcze pajączek bez rączek. Mamy to. Pięknie. Fala ukończona. Kolejna fala? Fala czwarta. No to ja już nie wiem. Ta była jedna z trudniejszych. Powaliło te wilki. Jeszcze jest troll. No to na pewno nam się to uda. No bujać się, wilki. Udało mi się szybko to zniszczyć. Oż, dobra. Kurde, ten... Dobra, został tylko troll. Pokaż, czy coś tu jeszcze jest. Dobra, mamy to. Bosz. Czekajcie, może weźmiemy Awadę. No właśnie, czemu ja tutaj w ogóle nie używam Awady, skoro mógłbym? Bo nic większego na trolle nie mam. Mam ognie, chyba że to jest dobre. Ucina z daleka, zadając
Obrażenia, co to jest? Wytrąca różdżkę. Bombardę używamy, ogień to nie jest dobry. Dobra, bierzemy Crucio. I może zamiast bombardy... Crucio. Ale to Crucio to na razie... Boż! Aż mi się różdżka zapaliła. Teraz. No dalej ja się. No, och, trafił mnie. No to łap. Boż. Jeszcze Crucio mu damy. Trochę się zmęczyłeś, co gościu? Biegniesz? A kuku? Och kurcze! A kuku jednak nie trafił. No dalej już. Confringo. I teraz... Bosz! Fala ukończona. Ostatnia fala. Nie no, to już jest przesada. Chyba sobie jaja robią. Tu mnie? Nie, dobra, mam pomysł. Mam pomysł, bo mogę kontrolować głowę. Dokładnie. O tak, o to mi chodziło właśnie. No i pięknie. No. 17 zostało. Dobra, i zabijasz znowu już. Dobrze, niech on sobie ich pięknie tutaj. Kurde. Dobra, tu jeszcze się przyda to. No tak, w taki sposób. Dobra, walcz. Kurde. Uciekaj. Dobra, ty zabijaj tego, co masz. Kurde. Tutaj, hasta la vista. Ilu mamy? 12, 13 wykończonych. No fajnie. Dobra, ale zostało nam... Dobra, z tobą się zajmę. Ty sobie tam...
Wykończ go. No kurde. Ocknij się. Dobra, ten dostał. Tamten strzela, dobra, ale teraz tego już mogę zarazić. Walcz z tym trolem, dobrze, walczy z trolem, to mi się podoba. Dobra, jeden troll padł. Tamten jeszcze żyje. Kurde. No. Ten mnie tu rzuca kamieniami. Dobra, ten już zginął. Został ostatni troll. To była ostatnia fala. Teraz on mi nic nie robi. Dalej, 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 dobra, mogę cię walnąć? Nie, ale mogę pozbierać. I teraz mogę cię walnąć, boż. Tak jest! Woohoo! Mamy to! Zwycięstwo, powtórz wyzwanie, powrót do Highlandów. No zwycięstwo, udało się. I ani razu, kurczę, nas nie zabili. No powiem wam, to było fajne, to było fajne. Trochę trudne. Jakąś nagrodę, nie? Wydali. No ale arenę walk zrobiliśmy, a teraz wrócimy do niej szybciutko. Ale to było, wam powiem. Dużo, co prawda, eliksirów straciłem, ale je zawsze możemy bezproblemowo odzyskać, co nie? No i pięknie, a tu mamy też przy okazji następną misję, ale to już w następnym odcinku. Ląduj, szefie. No i porozmawiajmy z nią. Mrs. Twiddle, your husband was right. The statue was part of a puzzle. Oh, really? How exciting! Yes, I had to destroy a number of large vases and that seemed to activate some sort of charm on the statue. Well done. Oh, I miss having someone like you around with a thirst for knowledge and a quick mind. Well, my curiosity has been satisfied. Thank you for that. Who knows what I'll encounter on my next constitutional? No nie ma problemu. Oh, my husband would be so pleased to know he was right about that. No i ważna zagadka zamiast ważna. Mamy kolejną misję poboczną ukończoną. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. I do tego mieliśmy fajną arenę walk, więc mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, na krzesełko, no szkoda, że usiąść nie mogę. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście możecie zostawić tą łapeczkę w górę, za co już wam bardzo dziękuję. No i subika z dzwoneczkiem, co nie przegapicie kolejnych fascynujących przygód naszego czarodzieja. A za dzisiaj już dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia. Koniec psot. Cześć!